I siup! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy pierwszy odcinek z Fortnite na kanale! Dzisiaj zobaczymy, czy w tą grę w ogóle warto grać, bo może się okazać, że jest bardzo fajnie wbrew pozorom. Dużo osób hejci na tą grę, a mi się wydaje, że trzeba jej dać szansę. Dlatego zaczynamy! Ale sobie z nas zażartował, ojejusiu! Czekam na komentarze wszystkie, które piszą o tym clickbaitie pięknym. A dzisiaj tak naprawdę obejrzymy sobie wszystkie kreacje, które znalazłem w przeciągu 5 minut w Scrap Mechaniku, które są związane z Fortnite'em. I na początek zaczniemy od Loot Lake. Loot Lake, juhu, wszyscy lubią Loot Lake. Szczególnie ja lubiłem Loot Lake wtedy, jak na Loot Lake'u był ten wir i się latało do góry i na dół i było fajnie, naprawdę było fajnie. Czemu to jest zamknięte? Wow, dobra, nieważne, nie muszę wiedzieć, czemu to jest zamknięte. Po prostu jest zamknięte, więc się tam nie chodzi, okej? Okay? No, bardzo duży ten budyneczek jest, cała ta kreacja całkiem spora. Musiałem przyspawać, żeby działało spoko. Chociaż bez spawania też było nawet nieźle. Ale samo zrespienie tego było trudne. Więc zobaczymy sobie, co tutaj jest. Na dole jaskini nie było, tam powinna być jaskinia. Ja wiem, pamiętam, że tam była jaskinia, bo nieraz się tam chowałem ze strachu przed innymi graczami. Dobrze, tu na dole, nie wiem, czy tu są kamienie. Nie jestem ekspertem w Fortnite, niestety. Ale widziałem, że tu są drzwi, patrzcie. Dzień dobry. A tu śmietniczek. Dzień dobry. Totalnie jak w Loot Lake, taki sam korytarz, o, wózek sklepowy jest, fortnite'owy, można na nim jeździć. Totalnie jak w Fortnacie też. O, tutaj jest skrzynka drewniana, jak w Fortnacie. O, tu nawet jest skrzyneczka do zebrania super rzeczy, jak w Fortnacie wszystko. O, tu drzwi kolejne. O, i znowu skrzyneczka i kibel ładny jest. Nie no, super sprawa, naprawdę. Mnie się strasznie podoba. Mnie się strasznie podoba. O, złota skrzynka. Ja, tutaj mega drop pewnie będzie. Ale fajnie. Ja, good game, wygrałem, yes. A, to jest taki guzik, który jest ozdobny. Okej. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Myślę, że pora spalić tą ruderę. Flame. Nie, mały sobie wezmę. Małe flamy, okej. I switch. Mam nadzieję, że nie wywróci gry, chociaż z drugiej strony, czemu nie? Czemu nie? W sumie zaczniemy od dołu i niech się pali do góry. To będzie bardzo sensowne. Załóżmy, że w kuchni był pożar. Czy tu jest kuchnia? No nie ma tu kuchni. O, jest grill. Dobra. Czyli po prostu ktoś sobie grillował na grillu. Sobie robił grillu, juhuhu, ale fajnie, no nie? I tak sobie grillował, aż w końcu się okazało, że spalił dom. Zdarza się tak czasami. Mieliście tak kiedyś? No, więc tutaj tak było totalnie. O, proszę bardzo. O, rozpalamy grilla, ale jest fajnie. Ale jest cudnie. Uhu, jej. Dom się pali. Uhu. Juhu, ale fajnie. No, jak widzimy, na razie ogień się rozprzestrzenia bardzo powoli. Mam nadzieję, że inni gracze tutaj nie wylądują i że nie zaczną mnie atakować wtedy, kiedy zbieram materiały akurat. No bo w sumie palenie domu to takie zbieranie materiałów trochę. troszkę mocno laguje, ale nie ma się czym przejmować. To nie są wielkie lagi, jest 60 fpsów, czas do czasu tylko coś bucha. O, to te ścinki są wtedy, jak coś wybucha, bo ta budowla jest za duża i jak się ją edytuje, to się gra zacina. Ale tak się zdarza. To tylko Fortnite. Bardzo słaby silnik. Wszystko się zacina zawsze, więc normalka, no nie? Totalnie. O, no fajnie, spoko. Ale myślę, że palenie tego to nie był taki najlepszy pomysł, wiecie? Bo strasznie się to zacina. Strasznie się to zacina, jak pierun się to zacina po prostu. Okropnie, mam tyle innych rzeczy do przetestowania, no. Weź się pal szybciej, kurde. Wow, dobra, przeskoczyłem. Wow. Dobra, już. Starczy, palę się. Wow, dobra, zgasiłem ten ogień. Bardzo fajna budowla, rzeczywiście, super było. Ale myślę, że pora w to przywalić jakąś nuką i ten. I z głowy będziemy mieli ten kawałek Fortnite'a. Tak, naprawdę bardzo super budowla, no. Bardzo super. No, bardzo super. Oceniam tak w skali od 1 do 10 na jakieś
Slurp. Co? Nie wiem. Nie wiem, nie graliście nigdy w tego, w Minecrafta albo w Fortnite'a? Slurp? Siorp? Siorp? Siorp się to nazywa, tak. Leć, nuka! Rozwal co w pieron. Za bardzo się tnie ten kawałek mapy. Ale spokojnie, zaraz wybuchnie i będzie luz. A my zaczniemy testować kolejne super rzeczy z Fortnite'a ukradzione. Tak. Fortnite teraz jest na czasie w karcie, na czasie. Bardzo na czasie jest. Prawie jak Minecraft. Albo bardziej. Kto wie. Właściwie teraz tylko Minecraft i Fortnite. Same dobre gry. Dobra. Dobra, już się nie śmieję. Spokojnie. Dobra. Kolejna rzecz. Patrzcie. Fortnite Turret. To jest działko takie, co weszło całkiem niedawno chyba. Albo dawno. Nie wiem. Jejku, to naprawdę jest... Co? To jest z Fortnite'a? Czemu są miotacze ognia wszędzie? Co tu się dzieje? No dobra, strzela jak w Fortnucie. Biu, 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 gdzie są gracze? Biu, 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 biu. A pod dwójką? Okej. Okay. A! Pod dwójką jest detonacja. Ej, fajnie, chcę jeszcze raz. Chcę jeszcze raz tą detonację zobaczyć, bardzo ładna była. I wyskakujemy. To jest detonacja. Nie? Jeszcze raz dwójka. Czemu teraz zieje ładnie ogniem, a wcześniej nie chciało? Nie rozumiem tego. Wcześniej to inaczej zadziałało. Coś tutaj jest oszukańcze strasznie. Czemu on celuje cały czas do góry? Weź w dół trochę celuj też. O! Przegrzewa się chyba. A, on się przegrzewa po pewnym czasie. No dobra, super fajne działko z Fortnite'a. Naprawdę super. Tu mamy drugie działko, ale to już nie będzie takie super. O, tu jest wózek golfowy z Fortnite'a. Znaczy, no, co innego mogłoby być w Fortnite'cie, jak rzeczy z Fortnite'a. Przecież to Fortnite. Trąbka, światełka. Co jest na 3? A, to na górze chyba się przestaje... Nie wiem, co jest na trójce. Teraz działa. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Na czwórce też się nic nie dzieje jakby. Nie wiem, co się dzieje na trójce i czwórce. Naprawdę, to moim zdaniem nic się nie dzieje. Ale można to sprawdzić zawsze, no nie? Trójka i czwórka. Tu kierunkowskazy się świecą. Aha! Wow! Ale fajne. Dobra, to zrobimy teraz wielki test. Fortnite'owy wózek golfowy kontra Fortnite'owa mina. Juhu! Wszyscy się cieszą. Jej! Każdy chciał zobaczyć taki test. Dobrze. Pyk. Pokaż, co masz. W Fortnite'cie nie ma min przecież. I dlatego musiałem tego moda zainstalować. Juhu! O. To było słabe. To było naprawdę słabe. Ajajaj. Dobra, jedziesz. Juhu! No dobra. Wózek nie przetrwał wjazdy na minę. Wjazdu, wjechania. Co? Wybuchu. Nie przeżył. Fortnite Glider. O, glider. To działa? Można tym lat. Wow. Glider. Yes. Nie wiem, czy to działa. Działa! Wow, Fortnite Glider, come on! Jacie, ale fajne! Patrzcie, jaka faza! Tak, mogłem tak zacząć odcinek, że wlatuję do Fortnite'a. Ale głupie! O kurde! Dobra, gdzie lądujemy? Dawaj na pokrzywionych wieżach! Co? Nic! O, to chyba tu. O nie, to nie to. To jakieś inne coś. To są kamieniste kamienie. A, no tak, no tak. Nowa mapa. Nowe rzeczy. Sezon 18. Wow. Ciekawe, co się będzie działo, jak wyjdzie w Fortnite sezon 6-9. Albo sezon 13. O, też nieźle by było. Ale sezon 6-9 będzie najlepszym sezonem w Fortnite. Na pewno. Na pewno fajne skiny wprowadzą jakieś. Że ja po cichu na to liczę, że wprowadzą. No niewygodnie się lata bardzo, bo tu sterowanie jest bardzo ciężkie. Bardzo czuły jest ten glider. O, tak w miarę jak się wyrówna, to jest okej. Okay. Ale sunie to, ja pierdzielę. Jej! Juhu! Dawaj teraz w dół. Psz, do przodu! Ja cię, ale fajne. Dawaj, glajduj gościu.
Glajduj na tilted, dawaj! Dawaj! Uuu. O kurde. Nie no, bardzo fajna sprawa, naprawdę. Podoba mi się strasznie. Ten glider to jest najlepsze, co jest z Fortnite'a w tej grze. O, autobus! Od tego powinienem zacząć i skoczyć na glajderze. Tak, czemu ja tego nie zrobiłem? Ojejku, jej. Pewnie dlatego, że mam nową wersję Fortnite'a. Jak się wsiada do środka? No nie mówcie, że to jest tylko taki autobus udawany. Nie bądź udawany, weź się. Nie masz tu wejścia? No masz, tylko jak tam wejść? Wsiada się od kierowcy? Nie. Halo! Fortnite! Wpuść mnie! Autobusie, kierowca autobusu, gdzie jesteś? Poważnie, jak ja mam tam wleźć? Da się na pewno pod czwórką otwierać. A tutaj. Wow, takie ukryte przejście było. Wow! Fortnite'owy autobus działa! Juhu! Jedziesz, dawaj! Jedynka. Jedynka światła, dwójka. O, tam się coś rusza. A, zamykam się, dobra. Trójka. Z tyłu. Czwórka. Czwórka to drzwi, ale nie do końca. Pięć. Lecę. Ło, sześć. Jej! Odlot! Uhu! Wsiadajcie do autobusu, gnoje! Lecimy się pozabijać! Uuu! Fortnite! Fortnite, ścierwojadzie! O kurde! Jo pierdziele, szalony kierowca autobusu! Jej, wylądowaliśmy! No nie. No cóż, jeszcze raz sobie polecę. Fajnie się lata. Naprawdę, bardzo fajny. Bardzo fajny autobus Fortnite'a. A jak zrobię tak? Siu, od razu. Poleci w miarę równo, czy nie? Myślę, że to tak trochę się przekrzywia. Nie wiem dlaczego. Ktoś to źle zrobił po prostu. Bardzo źle. Nie no, Fortnite'owy autobus. Bardzo ładnie zrobiony. Bardzo fajny model, ale niestety to słabo lata bardzo. Naprawdę bardzo słabo lata. Moim zdaniem dało się to zrobić lepiej. Dobrze, mam pomysł. Mam pomysł, każdy chciałby to zrobić na pewno. 10, 4. Masz, pyk. Fortnite'owy autobus spotyka się z rakietą Plagusa. O nie. Leć rakieto. Leć. Dawaj. Leci. Leci, dogoń go. Dogoń. Nie może go dogonić, Skuba. No jak on uciekł szybko, co? Ta. Dobra, nieważne. Nieważne, nic się nie stało. Po prostu autobus przeżyje tym razem. No chociaż, jak on wyląduje, to go rakieta złapie. Nie ma problemu. Fortnite troli. O nie, to ten wózek sklepowy. Dawaj. Juhu, ale fajny. Jej, jestem sklepowym wózkiem. Siaba, daba, daba, baba. Patrzcie, jaka super sprawa. Normalnie szok. Prawdziwy Fortnite. Jest na modach. Wow, najlepsze mody do Fortnite'a. O kurcze, ale spoko sprawa. No, naprawdę. No, mega wózek bez kitu. Dobrze, co tu mamy? O, Fortnite Lama! Jest! Co ta lama robi? A, ona nic nie robi, ona tylko wygląda. No dobra. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Co tam, lama, jak się masz? Co u ciebie? Jak wygląda życie lamy? Co? Co mówisz? Co mówisz? O nie, lama została zabita. Oj, biedna lama. A lama na S. Co? Dobra, kolejna rzecz. Fortnite Quad. Wow, kolejna nowa rzecz z Fortnite'a to Quad. Jak oni ten przód robili taki ładny? Naprawdę ładny. Jedziemy, szybko. Turbo. Psz. A, turbo. No, krzywosilnik jest dodany, to nic dziwnego, że się wywraca.
Ale dobry Fortnite'owy ten kładzik. Dawaj, jazda! No tośmy pojeździli. No niestety, ten silnik jest krzywo. To kto się spodziewał, że to będzie prosto jeździć, jak silnik jest krzywo? Bo on powinien być na środku, nawet w Fortnite jest na środku, no. Nawet tam mieli trochę oleju w głowie, żeby zrobić to dobrze. Ojeju! Zepsuliście taki ładny quad. Taki ładny quad był, no. Czy mam coś jeszcze do sprawdzenia? O, jeszcze mam to! Fortnite Clock Tower z Tilted Towers! Tiltade Towerse! Yeah, juhu! Juhu, ale fajne! Czy da się tu wejść? Tak, da się tu wejść. Wow! Wow, i są te deski wszystkie, jak w Fortnite, jak w prawdziwości. Ale realistyczne. Wow! Wiem, co zrobię z tym. Już wiem, co chcę zrobić z tym. Plaks, plaks, tak. No dobra. Trochę blisko stoję, ale spoko. Nic się nie stanie. Tururu, tururu. Jej! Fortnite Tower Clock, yes! Clock Tower! Dawaj! Przebijamy się! Trzeba to rozwalić. Dopiero. Go! Go! Dawaj, jeszcze trochę! Jeszcze! O nie, już tak mało brakuje, no! Nie mogę trafić w te pojedyncze klocki, tak mało brakuje. Dawaj! No serio? Jeden klosuszek tam stoi ledwo i wszystko już się zacina. Dawaj, rozwal to! Jak ty się jeszcze trzymasz? Ty wieża Fortnite'owa. O, wywróciło się. Ale wcale się nie wywróciło tak, jakbym chciał. Co to ma być? Jeju, co za podróba. Aha. Czy ono się przechyla tak powolutku? Chyba nie. No dobrze, wysadźmy to po prostu. W Fortnite też są granaty. Ty. Puf. No. Jej, wieża obalona. Leci. Ale powoli leci, ojeju. Zanim ona doleci, to 3 dni miną. I gra się wysypie. Ale fajnie było pograć Fortnite'a, naprawdę. Naprawdę super doświadczenie. Wow, ale super. Wow. Ciekawe, ilu widzów mnie znienawidzi za ten clickbait. Nieważne. Ważne, że świetnie się bawiłem. O nie, spadnie jeszcze na ten wózek. Mam 3 FPS-y, będzie jeszcze mniej. O nie. O. A, mam więcej w sumie. 4 mam. Nawet w porywach do 5. No. A, już są 2. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć. Ujo, hejka.